Identyfikator podmiotu SCP-2690. Klasa podmiotu KITER. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-2690 może być badany jedynie przez instancję SCP-2690-A co każde 5-2 lata. Pojedynczy pracownik fundacji ma zostać wysłany do przechowalni 2690. Przechowalnia 2690 nie może mieć kontaktu z innymi placówkami fundacji oraz musi być monitorowana przez mobilną formację operacyjną Epsilon-13 od skrzydlaczy. W wypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak wydarzenia Serafim-1390 należy zapoznać się z procedurą Icarus-2690. Opis. SCP-2690 jest niezidentyfikowanym obiektem inicjującym zdarzenie transmutacji gatunkowej klasy LK, oznaczone jako Serafim-1390. Jeśli nie znajduje się pod stałym nadzorem badawczym, wszystkie osoby studiujące obiekt stają się instancjami SCP-2690-A. Instancje SCP-2690-A są połączyć z bazą danych przechowalni 2690? Identyfikator podmiotu SCP-2690. Klasa podmiotu. Piękny. Specjalne procedury przechowawcze. Dotknij tego. Czytaj to. Proszę, odwołuj to. Potrzebujemy tak dużo więcej. Stoimy tu, gdzie było po przypadku. Dopóki nie powiemy się. Opis. Mogło mi być przemówić. Nas potrzebuje. Inaczej żal to Boże. Tak. Tak. A twoja stopa i pierś znajduje się w blasku tego. Tak, jak wspaniały blask. To oświetla naszą tkankę do czasu, aż będzie miało dosyć. Lecz nie przejmuj się tym. Miłość jest w tobie. Jak nas stworzono. Nauka o tym, że to jest od zawsze w nas. To nasz największy dar. Trzymanie tego tylko dla siebie jest grzechem. Wszyscy możemy latać, jeśli będziemy wystarczająco tego chcieć.